Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku dość drastyczne zmiany w amunicji w World of Tanks, o której myślę, że warto wspomnieć, ponieważ może mieć już nie w najbliższym czasie, ale za jakiś czas kluczowe znaczenie dla tej produkcji, a mianowicie mamy test na piaskownicy nowej amunicji premium, a w zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że amunicja premium jako jedyna zostaje tutaj nietknięta. Są pewne poważne zmiany, o których warto powiedzieć. Ja kiedyś nakręciłem film o planowanych zmianach. To oczywiście było czysto teoretycznie na podstawie informacji, które posiadałem. Wczoraj już na streamie mi pisaliście, jak to wygląda na piaskownicy. I w tym momencie się tak naprawdę uspokoiłem, ponieważ jest to zrobione, przynajmniej jest planowane, żeby to zrobić z głową. I rzeczywiście jest przemyślane, co mnie bardzo cieszy, bo nie będziemy mieli głupich wpadek, może bardzo głupich wpadek, z tymi głupimi wpadkami się jeszcze wstrzymam. Generalnie, o co chodzi? Z racji tego, że do tej pory większość z nas graczy miało wybór albo nacisnąć jedynkę i strzelać tam tanią amunicją z mniejszą penetracją, albo kliknąć sobie dwójkę, płacić więcej za amunicję, ale rapić sobie typa 5 heavy, rapić sobie wszystkie najtwardsze czołgi od przodu w wieżę, nie było z tym najmniejszego problemu. W momencie, kiedy te zmiany wejdą, tutaj warto zaznaczyć, że nie wszystkie zmiany muszą wejść. Będzie troszkę inaczej, ponieważ zwykła amunicja zyska dodatkowe obrażenia. Na przykład na przykładzie Leoparda 1 jest to wzrost o... czy może amerykańskich czołgów, które mają po 240 punktów życia, wzrost o ponad 31% i będziemy mieć 315 średnich obrażeń na amunicji zwykłej, 240 na amunicji premium obrażeń, no i odłamkowo burzące jakoś tam. W końcu będziemy się zastanawiać, tak? Nie będziemy zmuszeni do myślenia, no umówmy się, możemy nie myśleć, możemy sobie dalej grać na dwójce, ale tak, mam przed sobą miękki cel, więc zwykła amunicja, większe obrażenia. Mam bardzo twardy cel, którego nie mogę wyciągnąć ze zwykłej amunicji, więc zróbmy tak, że nacisnę dwójkę i będę go penetrował częściej, ale z mniejszymi obrażeniami. I tak na przykład grille na zwykłej amunicji ma 1000 obrażeń, na amunicji premium 750 bez zmian i jest to dość kluczowa i ważna zmiana tak naprawdę dla niego, ponieważ już mamy 250 obrażeń więcej, jeśli przebijemy ze zwykłej amunicji. To oczywiście przykład skrajny niszczyciela, który zadaje bardzo duże obrażenia. Na przykładzie amerykańskich czołgów jest o 240-315, to też przy 10 strzałach zrobi całkiem sporo różnicę i to mi się bardzo podoba, że trzeba będzie pokombinować, a jednocześnie nie będziemy zmuszeni grać cały czas na amunicji premium, ponieważ będziemy mogli wykorzystać umiejętności, wbijać się w ich spoty i tak dalej, i tak dalej. Jestem też spokojny dlatego, że zwiększy się liczba pula punktów życia. To również będzie procentowo dobrane i taki Leopard dostanie mniejszego boosta, Maus dostanie większego. W każdym razie ze względu na większe obrażenia, które potencjalnie będzie mógł dostać, będzie też bardziej żywotny na polu bitwy, co też mi się podoba. Tutaj warto powiedzieć, że nieco to zmieni styl rozgrywki i samą rozgrywkę, ale myślę, że do tego nie będzie większego problemu się przyzwyczaić. Po prostu będziemy albo dłużej żyli, albo będziemy więcej razy musieli strzelić, żeby kogoś zniszczyć. Także bardzo pozytywnie odbieram tę zmianę i aż jestem zaskoczony, że jest to aż w tak, znaczy w sposób przemyślany po prostu zaprojektowany. Myślę, że tutaj nie ma miejsca na doszukiwanie się jakichś większych błędów i tak dalej. Tak jak powiedziałem, rozgrywka się nieco zmieni, ale myślę, że nie mamy się czego obawiać, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to zrobione w sposób logiczny, w jakiś sposób jest zachowana ciągłość, czyli do tej pory spodziewałem się, że amunicja Gold zostanie obcięta o 30% i to koniec tematu, tak? Weźmy na przykład taki przykład jak Pancera S100, obcina mu się obrażenia o 30% i wygląda to niefajnie, tak? Ale jeśli popatrzymy z drugiej strony, możemy uderzyć z Golda za 1150, ale możemy za 1350 czy 1400 ze zwykłej amunicji przy tych penetracjach, no cóż, raczej oczywistym wyborem będzie zwykła amunicja i tu też będzie zaznaczona duża większa różnica między TD-kiem, powiedzmy topowym, a czołgiem ciężkim czy średnim. Te penetracje na tyle się będą różnić, że te największe działa, takie jak pancerze S100, ponad 400 penetracji, Forge zdaje się 397 na Goldzie, na zwykłych trochę mniej, będzie wyraźniej zaznaczona różnica w tych
w tych klasach i bardziej będą, nazwijmy to, wyłuszczone ich zalety w cudzysłowie, tak? Czyli będą bardziej, może nie użyteczne, ale bardziej będą sprawiały swoją rolę śmiertelnego zabójcy, na przykład z zakrzaka, który naprawdę potrafi pokarać mimo tego, że mamy więcej punktów życia, bo teraz w zasadzie wiemy, tak? Dojdzie jeszcze jeden aspekt. Teraz wiemy, ok, wiesz, że dla mnie jak pancerze 100, muszę przyjąć 1150 średnich, potem on ładuje 20 sekund, więc ja oddam 2 strzały czy 3 strzały i muszę się chować, już nie chcę oberwać. Teraz nie będziemy wiedzieć, czy dostaniemy na przykład za 1400, czy za 1000 od Billa, czy za 750, czy wyjeżdżając na S100, on ma załadowaną zwykłą amunicję i uderzy nas za 1000, czy może ma Golda za 750, a mam akurat 850 HP, więc liczyć na low rolla, jeśli ma załadowanego zwykłą amunicję, czy może liczyć na tym, że jeśli ma Golda załadowanego, to mu nie polosuje. Co zrobić? Większy aspekt taktyczny, co mi się też bardziej podoba, a nie klepanie na dwójce wszystkiego w koło. Sam się łapię na tym, że mi się po co zmieniać amunicję, tam sobie zagram 2 twierdze i będę miał kredyty za tą bitwę i jeszcze na 5 następnych. Także zmiany na ten moment rokują bardzo dobrze i tu też was chciałem uspokoić, bo wielu z nas obawiało się tych zmian, że będzie to zrobione na YOLO w sposób nieprzemyślany, w sposób taki, że gra straci ład i skład i znowu wyłoni się jedna klasa, która będzie, jak mieliśmy problem do tej pory, że to w zasadzie średnie czołgi niszczyły wszystko i wszystkich, bo się chowały za wieże. Tutaj już w momencie, kiedy WOT przeszedł do 1-0, to zostało troszkę zneutralizowane, już nie ma takich genialnych miejscówek dla medów. Przed 1-0 to było szczególnie widoczne. Obiekt 907, obiekt 140, T62, wszystko to, co mogło schować się na wieży, mogło tak naprawdę bezkarnie rejpić przeciwnika. Teraz już tak nie jest, po 1-0, także myślę, że tak naprawdę możemy to nazwać balansem, w końcu balansem, że coś będzie zrobione kompleksowo i będzie miało ręce i nogi, ponieważ czołg ciężki, no cóż, będzie mógł bardziej tankować, niszczyciel czołgów gdzieś tam masakrycznie z zakrzaka masakrować przeciwników, jeśli nie będzie się mógł wbić, będzie mógł załadować amunicję premium, mamy większy wachlarz taktyczny, co moim zdaniem tak naprawdę uczyni grę ciekawszą. Miejmy nadzieję, że też wyniki się nieco wyrównają przez ostatnie 2 tygodnie, to jeśli 1-7 nie było po 3 minutach, byłem tak naprawdę grubo zdziwiony, także miejmy nadzieję, że to też się w jakiś sposób wyprostuje. Czy są jakieś złe aspekty zmian? Na ten moment nie widzę, ponieważ, tak jak powiedziałem, zaskoczyła mnie kompleksowość zmian i sposób, w jaki to zostało przemyślane. Do tego Wargaming na początku roku, czy tam pod koniec zeszłego roku zapowiedział ten rebalans amunicji premium. Było cicho do tej pory, mamy już możliwość zagrania na piaskownicy. Też nie spodziewajcie się, że te zmiany jutro wejdą, ponieważ może to tak naprawdę jeszcze trochę potrwać, ale będziemy stali przed ciekawym wyborem, czy załadować zwykłą amunicję, czy amunicję premium, czy może załadować pocisk burzący, także ta taktyka będzie. I w zasadzie robię ten materiał przede wszystkim, żeby was uspokoić. World of Tanks się na tym etapie nie skończy. To już widać, że na ten moment wydaje mi się, że może wyjść tylko na dobre. Mam nadzieję, że się nie mylę i nie ma czegoś, czego nie uwzględniłem w swoich przemyśleniach. Jeśli jest, to oczywiście wyprostujcie mnie w komentarzu. Ja oczywiście ten aspekt wezmę pod uwagę. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzę wam miłej pracy, miłej szkoły, miłego wszystkiego. Zapraszam na streamy, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 i od 20 do 22. Zapraszam również w niedzielę od 18 do 22. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Baner.